Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć. Środa, 21 tydzień zwykły. Dzisiaj również w liturgii wspomnienie świętego Augustyna, biskupa, doktora Kościoła. A to jest kolejny odcinek SOS. Słowa o słowie, na który Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. Na początku z listu świętego Pawła Apostoła do wspólnoty w Tesalonikach. I te słowa takie bardzo mocne, które wypowiada Paweł z troską. Wtedy do chrześcijan i dzisiaj do każdego z nas, które trzeba też, żebyśmy dobrze zrozumieli, bo Paweł mówi, żebyśmy stronili od tych, którzy rodzą w naszym życiu pewnego rodzaju zamęt. W tych słowach odnajduję coś, co mogę taką nazwać taką higieną duchową. My szczególnie dzisiaj, kiedy żyjemy w XXI wieku, chociażby właśnie w tej rzeczywistości też internetowej, ale w różnych takich przestrzeniach takiego przesycenia czasem różnych wiadomości. Wiadomości, które nie zawsze są dobrą nowiną, które dzielą nasze serca, które rodzą w naszych sercach jakiś lęk, jakiś podział, strach. Czasem może i zawiść, i zazdrość. Coś, co nas od siebie oddala. I Paweł, kiedy mówi o takich ludziach, to nie dlatego on do nas mówi, żeby widzieć w drugim człowieku coś złego. Ale Pan Bóg chce, żebyśmy to, czym się karmimy, żeby nas budowało. Żeby przede wszystkim też jednoczyło nasze serca. To dla nas jest takie wyzwanie, żebyśmy też robiąc sobie rachunek sumienia zobaczyli, czym, kim ja w życiu się karmię, jakimi treściami. Co te treści, którymi się karmię, których słucham, czytam, oglądam. Czy to mnie buduje, czy buduje moją wspólnotę Kościoła, czy buduje moją wspólnotę, w której żyję. Że jeżeli mam wokół siebie ludzi, którzy nie sprawiają, że staję się lepszy, że jestem bliżej Pana Boga, a właśnie mnie oddalają, kiedy właśnie może sprawiają, że ja zaczynam się bać innych ludzi, którzy ciągle spiskują, ciągle jakieś mają w sobie jakieś podejrzenia, jakieś właśnie takie teorie spiskowe. To Paweł mówi z troską, z miłością o Kościół, o braci, o siostry, żeby od takich ludzi stronić. Kiedy dzisiaj też słuchamy Ewangelii, to Jezus też mówi o takim sercu niepodzielnym. Sercu, które nie ma miejsca na jakąś hipokryzję. Kiedy Jezus dzisiaj mówi bardzo mocne słowa o grobach pobielanych, to mówi o takim sercu, które wewnątrz jest piękne, bo stworzone na obraz Boży, ale może stać się takim sercem podwójnym. Sercem, które może wewnątrz mieć też wiele jakiegoś takiego niepokoju, lęku. Czasem nakarmić się jakimś złem. Na zewnątrz możemy być piękni, w taki sposób ludzki, możemy stwarzać pozory. Jak my jesteśmy świetnymi aktorami w Kościele, w chrześcijaństwie, w pracach, w rodzinach, w naszych relacjach, jak my potrafimy udawać. Dzisiaj jakby jest taki dzień, żeby zrobić sobie z tego taki bardzo mocny, taki bardzo szczery rachunek sumienia. Z takiego udawania, z takich właśnie kolorowych pozorów, z takich momentów, kiedy staje się jak grób. Jezus też dzisiaj mówi, że czasem my też w naszej codzienności możemy koloryzować to zewnętrzne, a w środku możemy być obumarli. I my w naszej rzeczywistości czasem tak koloryzujemy, czasem udajemy, żyjemy w takiej fikcji. Rzeczywistości, która umarła, ale próbujemy ją na siłę wskrzeszać, żeby, nie wiem, siebie podbudować. Na zewnątrz możemy być bardzo piękni, ale chodzi o to, żeby dotrzeć, żeby odkryć, żeby żyć tym pięknem, które jest w nas, które jest w środku, które jest wewnątrz. Do tego nas Jezus dzisiaj zachęca, zaprasza. Że potrzebujemy właśnie takiego nawrócenia, takiej zmiany myślenia naszego serca, żeby umieć celebrować życie, nie śmierć, nie pozory, nie zewnętrzność, nie aktorstwo, nie jakieś mumie egipskie, pozłacane, na zewnątrz zachwycające. My możemy na zewnątrz bardzo dużo udawać przed innymi ludźmi, przed sobą, przed Panem Bogiem. Augustyn przeszedł taką właśnie drogę do odkrycia takiego prawdziwego obrazu siebie, obrazu Pana Boga, prawdziwej szczerej relacji z Panem Bogiem. W życiu po ludzku dużo osiągnął, dużo doświadczył różnych relacji, różnych doświadczeń, różnych bodźców wśród różnych ludzi i z różnymi ludźmi. Ale jak sam potem powie, ciągle moje serce było niespokojne, dopóki nie odkryło, dopóki nie spotkało Pana Boga. To, co naprawdę zaspokoi moje serce, co wypełni moje serce, to jest tylko, nie tylko co, ale kto, czyli żywy Pan Bóg. I relacja, bliskość z Nim. Do zobaczenia jutro. Na koniec przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Szczęść Boże, cześć.